Lecimy teraz na zwierownię znowu. Tą co ostatnio z widzem sobie pojeździmy trochę. I tak samo i z Uberem, MRF ma przyjechać. No i jeszcze tam ktoś na krosie, także będzie większa ekipa do latania. Ja coś na koło może wyrwę, zobaczymy jak wyjdzie. Ściągała, ja tu skręcam. Tamten tak wolno jechał tym samochodem, żebym go jeszcze wyprzedził. Kiedyś na tylnych kołach wyprzedziłem parę samochodów. Ktoś tam w komentarzach napisał, wkładam, żebym pojechał 130, teraz gdzie ma 127. Tylko że mi źle pokazuje licznik. Też nie ma się co nic sugerować. Jak mnie na innych kołach nie zawyża, to na tych na przykład zaniża i tu jechałem ponad 130. Spokojnie. Mogłem nawet 140 na tych kołach jechać. Na tych przełożeniach, na tych kołach, bo ktoś tu jeździł chyba, muszę się ślady wziąć. Ale to nie to samo w sumie, co oryginał. Wtedy jakoś fajnie się jeździło, mogłem założyć na tył koła ósemki, teraz mam wielkie 9 cali, ale o ponad 22 cale. A nie taka malutka torowa. Na tych torowych to jest luz, bo kładzie siedzi tak nisko, w zakrętach to bokiem tak lata fajnie. A na tych trzeba uważać, bo tutaj na boczne można się wywalić. Szybko też. Też jest trochę lepiej jeździć, bo na każdym biegu można dać do odciny. No to co, na piątce będzie miał 120, już więcej nie pójdzie. Także można po takim lesie cisnąć go na maksa. Takim kładem, to nie wiem, na trójce bym musiał jechać. Trzeba uważać w lesie, bo nachodzą na grzyby. Przynajmniej hałasuje taki gładzik, bo nikt się nie spierdzieli chyba pod koła, nie? Jest ktoś? Jeszcze nikogo nie ma? Trochę poryte, to by musieli skidować tymi składami. To tu jak już krosa bardziej. Ale on to nie wiem, czy łańcuch skrócił, czy nie, naciągnął chyba, mówił. I że niby już jest, nie, mu nie spada. Ale zobaczyłem, bo wtedy się jeździć nie dało. No ale wskoczyłem.
ładnie usiadł na osłonie. No tak, trzeba tu pospychać i te... Może by się rozjeździło. Podjechać to może bym podjechał, ale wiesz, najpierw trzeba od tej, nie? No właśnie, ja tak jak tu, powoli, kurde, się zawiesił i przysiadł. Może przyjadę. Bym spróbował, ale się zawiesi na pewno. Zobaczę teraz. Za miękki piach. A nie, bez problemu. Mój to z rozpędu wchodzi, także git. Z tej szybkości trzeba było trochę ten ziemi odsypać, żeby było lepiej do podjeżdżania. Ten to wyskoczył. O kurde. A też lipa, no tak, takie te wyrobione. Wjedziesz w ten piach, czy nie? Co? Wjedziesz? Nie wjeżdżę, bo zakopię się, a potem miałam ochotę ten, bo mam latony muszę. Kurde. Ja tam na górze, to nie mogę po latach. No dobra. Ciebie trzeba popchnąć? Dawaj. Odpykaj. Kurde. Wciągnąłeś. Thank you.
to? Na to? No to możemy na tam. A tam wjedziesz? Podjechać nie może? Co? Co? Nie może podjechać? Nie, bo się sięgnęło do boku i się tak wali. To siadaj, dawaj gazuj ten. Patrz. Tego kłada to ja rękami by ci go wyniósł. On jest taki lekki, zobacz. On jest leciutki. Co się stało, ty? Jadę, patrzę ku koło, taka ósemka i ty, ale odkręciło się czy ścięło śruby? Ścięło. Nie, to ci tu nie. Jakbym ten, nie masz ten tej. Odkręciły się. Zobacz. Tu, one nie są ten, pęknięte ani nic, nie. Odkręciły się. Ale w dystansie był dźwięk czy nie? Nie. Był właśnie. Był? To nie ma. Dawaj kop tam, to może ja podjadę, jak no nie będzie taką dziobą. Stało się bardzo kołem, gdzie kołem. Ja tam się wjebałem tyłem i wpadłem o to.
nie! Co zrobił? Przejazd po górce? A on gdzie? O, ale poszedł. Takie strome to nie widzę. Z gazem. Fajny. Fajnie jest. Weź tu, przestaw to retlinę. Ty, ale trochę strach, bo na plecy się idzie z tego. Ej, Bartu, w następnym roku będzie trzeba jechać do Piotra po koparkę. Na jedynce jeszcze podjadę, ale... Teraz było na jedynce, wtedy na dwójce, ale to kurde... Ale nie zjeżdżaj, tylko podjeżdżaj, bo jak zjeżdżasz, to będzie kolejny, nie? Ale od podjeżdżania też, żeby tam... Się ściana taka zrobiła pionowa. O kurde, do góry? To nie. Teraz to rozkopał, o. Żeś poszedł. O, już usiadł. Dawaj, kurde. Jak jeździ? Make the ground shake.